Szczęść Boże! Udając się do specjalisty lekarza, mechanika, kosmetyczki czy kogokolwiek innego, zasięgamy opinii. Nawet wybierając jakiś produkt, który chcemy zakupić, sprawdzamy w sieci, co inni powiedzieli na jego temat. Na przykład zaczynając przygodę z nagrywaniem, szukałem opinii na temat różnych rozwiązań technicznych, co będzie najlepsze. Natomiast dzisiejsza Ewangelia daje nam 5 różnych świadectw na temat Jezusa. Są to świadectwa wynikające z tekstów, jak Pisma i Tora, wynikające z dzieł, czyli cała działalność Jezusa, wypowiedziane przez innych, chociażby słowa Jana Chrzciciela i najważniejsze, świadectwo Ojca. 5 różnych źródeł, żeby doprowadzić do wiary w Syna Bożego. Pamiętajmy, że wystarczyły wtedy tylko 2 świadectwa zbieżne ze sobą, żeby móc wydać wyrok skazujący, nawet jak były fałszywe. Wiadomym jest, że gdzie 2 ludzi, tam 3 różne opinie, co wynika z przekory człowieka. Nikt nie mówi o Jezusie, to fajny gość, ma misję do spełnienia, posłuchajcie go, bo dobrze mówi, a jeszcze lepiej czyni. Raczej wszelkie zwroty w kierunku Jezusa są po to, żeby go złapać na bluźnierstwie. Bo przecież napisane jest, że nikt nie może się czynić Syn Bogiem. Jezus tym dzisiejszym monologiem pokazuje, że człowiek nie jest skłonny do wiary. Co więcej, pokazuje, że człowiek jest tak uparty i zablokowany, że nawet podważa to, co może stwierdzić organoleptycznie. Można powiedzieć, że totalny beton, którego nie idzie ruszyć. Ewangelia według świętego Jana nie należy do łatwych w tłumaczeniu sensu. A zarazem wzniosłość tego tekstu powoduje w nas coś niebywałego. Ojciec Wojciech Jędraszewski, dominikanin, obrazowo odniósł się do całości, że Słowo Boga ma wrastać w nas jak drzewo, które zapuszcza korzenie. Drzewo, które ma czerpać wszystko, co jest niezbędne do życia. Może posługujemy się Biblią, żeby znaleźć jakieś pocieszenie lub potwierdzenie, ale to Słowo będzie jak wiatr lub woda, która da nam chwilowe orzeźwienie. Jeśli tylko czytamy Pismo, szukając w nim pomysłu na życie, to nie znajdujemy tego, który to życie daje. Z takim zarzutem dziś się mierzymy we fragmencie Ewangelii. I bardzo mocno rysuje się niewypowiedziane pytanie, kim jesteś? Jeśli chodzi o Jezusa, On dał odpowiedź wyczerpującą. Ale to pytanie jest też do nas, kim jestem? Prawdziwie kim jestem, a nie w swoim odczuciu czy opinii innych? Jest to tak trudne pytanie, że nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć z biegu. Wymaga to naszego zastanowienia, wymaga poszukania prawdy o nas samych. Gdy zbliżamy się do szczytowego wydarzenia istotnego dla naszej wiary, do zmartwychwstania Jezusa, to musimy także stanąć przy krzyżu. On jest swoistego rodzaju wykrywaczem prawdy. Bo im bardziej w krzyżu widzimy zwycięstwo, tym mniej w nas fałszu. Nie da się podjąć krzyża od tak dla rozrywki. Nikt nie jest na tyle głupi, żeby podejmować się karkołomnych zadań bez celu. Ale właśnie to stawanie przy krzyżu Chrystusa, ta zgoda na przyjmowanie Go w naszym życiu sprawia, że bardziej stajemy się naśladowcami Jezusa, bardziej stajemy się chrześcijanami, bardziej kochamy. Tylko z miłości jest ktoś zdolny poświęcić swoje życie za bliźniego i podjąć się trudu. Kim jestem dzisiaj powinno dać nam odpowiedź, czy jestem na właściwym miejscu. Kim jestem dzisiaj to codzienna aktualizacja całego mojego systemu życia, mojej wiary. Mogą mnie chwalić lub oskarżać, mogą mnie lubić lub nienawidzieć. Mogą za mną podążać, a mogą mnie unikać. I mogą być wobec mnie obojętni. Słowo Boże, które ma w nas żyć, musi nas ciągle prowadzić. Nie możemy ustać, spocząć na laurach, pławić się w zaszczytach, bo wtedy staniemy się głusi, ślepi, niemi. Nie możemy także rezygnować z dalszej drogi, bo będzie to oznaczać, że to Słowo w nas się nie zakorzeniło. W tej dzisiejszej apologii coraz wyraźniej rysuje się podział między Jezusem a Jego przeciwnikami. To daje nam też kolejny argument, żeby opowiedzieć się konkretnie, za kim stoję. Potrzeba tego radykalnego nawrócenia, a nie fasady chrześcijańskiego życia. Niech Słowo Boże będzie naszym codziennym lekiem na wirusy obojętności, fałszu i letniości. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.